Проведу. Чинчи героя программы господарования Мишканева, господарования Мишканева на особенном длине миссии Тарка, когда с особенным пункт осадок и если на рата там по нашей наши донаши. Проведу, я вижу, там есть. И тут имамы поправки, аутопоправки и поправки. Радне Доминика Ячковца, Рада Павлицкого, он не запретился. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa uważa, chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący. Proszę Państwa, ten projekt, jak już pewnie w opinii jest napisane, ten projekt jest kontynuacją uchwał, które powstały w 2007 roku. Znaczy, tu o dwóch rzeczach trzeba ewidentnie. Po pierwsze, rozumiem, że wszyscy chcemy, żeby wszystkie mieszkania komunalne były dotknięte przez lokatorów. Ten poziom dotychczas uchwalił w ten sposób zaznaczony, że to bariera było 3%, ale i o tym pewnie niewiele z Państwa pamiętało, efektem prac poprzedniej kadencji był tak zwany program pomocy lokatorów, który polegał na tym, że dla osób nie z zasobów komunalnych, ale którzy utracili mieszkanie w wyniku 4-letniego wypowiedzenia, daliśmy szansę w postaci startowania w aukcji, to się inaczej nazywa, ale w aukcji można powiedzieć, na wynajem mieszkań po cenach aukcyjnych. Czasami te ceny, ja sam miałem okazję przysłuchiwać się tego typu rzeczom, czasami te ceny przekraczały 2-3%. Ludzie uważali, że wolą zapłacić 12 zł za metr kwadratowy niż 30 za sobie prywatny. Ewentualnie też remontujące mieszkanie, wtedy część była odliczana czynsz. Stąd stawianie bariery, czy na poziomie 2%, czy na poziomie 3% od góry, spowoduje, że ten program pomocy lokatorów, ale także druga rzecz, wynajem mieszkań powyżej 80 metrów, będzie wstrzymany. To znaczy tak naprawdę główna, jakby trzon jego nie będzie mógł funkcjonować. Stąd z tych powodów uważam, że te poprawki nie powinny uzyskać naszej akceptacji. Tak zresztą się stało 4-5 lat temu, kiedy Rada Miasta Krakowa przyjmowała pierwotne te uchwały. I to jest pierwsza rzecz. Z tym jest oczywiście związana druga rzecz, że w tej chwili przyszłym w lokalach komunalnych wynosi 1,95% z tego, co wyliczyłem, wartości odtworzeniowych, a maksymalny może być 3%. I w zasadzie poza tylko pierwszym okresem wynosił 3%. Mało, w tej chwili z tego prosiłem mieszkańców o takie informacje, koszty utrzymania są na poziomie średnich, znaczy nie koszty, dochody na poziomie 5,15 zł. Stąd myślę, że do tej granicy 3% jest jeszcze daleko, bardzo daleko, natomiast wprowadzenie takiego ograniczenia, czy w wersji 2%, czy w wersji 3%, czy 3,5%, spowoduje zatrzymanie tych programów, które no, jakby wartością są. Natomiast osobną sprawą jest sprawa kontynuacji sprzedaży mieszkań. Ja sam w poprzedniej kadencji razem z panem radnym Konstankiewiczem zaproponowałem, aby ustalić graniczną datę 31 grudnia 2014 jako termin składania wniosków, ostateczny termin składania wniosków. Sprzedaż mogłaby być później. Zdaję sobie sprawę, że następuje zmniejszanie tego strumienia sprzedaży. Tym niemniej uważam, że Rada będzie się musiała dość szybko pochylić nad uchwałą, czy też pakietem uchwałą, to nie jest jedna uchwała, dotyczących zasad sprzedaży mieszkań. Z dwóch powodów. Po pierwsze z takiego powodu, że wprowadziliśmy tam zapis, że nie można sprzedawać mieszkań w sytuacji, kiedy ma się inną nieruchomość w Krakowie lub w okolicy. I często mamy do czynienia, coraz częściej, także tu na tej Radzie, wnioskami mieszkańców, które żyją dziesiątki, jak nie setki, żeby w trybie specjalnym pozwolić im na to, wyliczając wartość uwzględniającą ich nieruchomość, którą mają dzielić. To moim zdaniem nie powinno być przekazywane, przepraszam tak powiem, ale radę do decyzji takiej nieskodyfikowanej, mimo to powinno być skodyfikowane. I druga rzecz, uważam, że Rada powinna się pochylić nad pakietem uchwał w zakresie sprzedaży mieszkań z bonifikatą po roku 2014, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, jak ten strumień idzie. Myślę, że po wprowadzeniu specustawy mieszkaniowej, która uchroni nam
ze względu na błędy w wyliczaniu udziału. Ten strumień nam trochę ruszy w przyszłych i w następnych latach, bo Państwo mieli prawie 1500 mieszkań. Stąd jakby, ponieważ byłem współautorem tej uchwały, jak się uchwał w zakresie zasad sprzedaży mieszkań, całego pakietu dotyczącego zasad sprzedaży mieszkań, deklaruję, że takie prace zostaną zrobione w tych dwóch aspektach, znaczy w aspekcie skodyfikowania zasad sprzedaży mieszkań w tych bieżących, ale także w aspekcie określenia jakby, czy rozszerzenia zasad sprzedaży mieszkań po roku 2014. Natomiast do tego się trzeba głębiej przygotować, bo to nie jest tylko jedna czy te dwie uchwały, które tutaj są. To jest także uchwała sprzedaży mieszkań i szereg innych uchwał, które z tym są związane i myślę, że warto, żeby wzorem poprzednich działań Komisja Mieszkalnictwa się tym zajęła, bo to będzie jeden z tematów, który tak naprawdę Komisja Mieszkalnictwa szybko powinna się zająć. Stąd uprzejmie Państwa proszę o uwzględnienie tego głosu, bo wprowadzenie tych poprawek spowoduje, że tak naprawdę ograniczymy swoje możliwości, zablokujemy program, który w Krakowie jakąś popularność miał i był jakiś antidotum na problemy mieszkańców, którzy nie są w zasobie komunalnym, a który też dotknęło uwolnienie czynszu i trzyletnie wypowiedzenie, który się w sumie sprawdził. Chyba po koniec kadencji zeszłej kadencji pokazał, że te rzeczy się sprawdziły. Stąd uprzejmie Państwa proszę o tego i też deklaruję, że w sprawie sprzedaży mieszkań zarówno w tym aspekcie bieżącym, jak i strategicznym pracy zostaną zrobione. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan Dominik Wiejski. To nacisnął. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysokorodowcy, Szanowni Państwo, w polityce i w działalności samorządowej sprawie, że trzeba się kierować duchem kompromisu. Jeśli słyszę, że Pan Przewodniczący zapowiedział w tej mównicy, że będą kontynuowane prace nad projektem programu sprzedaży mieszkań komunalnych w polityce w roku 2014, który się podejdzie w komunale, a moje poprawki głównie koncentrowały się na tym, aby mieszkania wybudowane przed rokiem 1989 były, lokatorzy mogli je nabywać do unifikatorów po roku 2014. Dlatego, że ten proces jest dość specyficzny. To są wszystkie mieszkania zakładowe, które już raz były przez mieszkańców budowane, że ich pieniądze, później gmina te mieszkania przejęła. I złą rzeczą by było, gdyby jeszcze raz mieszkańcy musieli wypłacić za język ukończenia, ponieważ w ramach funduszy zakładowych te mieszkania de facto w wielu przypadkach budowane. W związku z tym płynąc tutaj zasada sprawiedliwości społecznej, uważam, że ważne jest, aby mieszkańcy również po roku 2014 mieli prawo do wykupu tych mieszkańców unifikator. W związku z tym my będziemy dalej nad tym pracować. Ja dzisiaj poprawki, bo jeśli to Pan Przewodniczący zlecał postulat, w związku z tym deklaracją Pana Przewodniczącego ten postulat będzie spełniony. I po roku 2014 również mieszkańcy Nakarowa mieli prawo do nabywania mieszkań komunalnych budowanych przez okresie 2014 z politykami. I ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Dominik Wiejski. Pierwsza poprawka ma dwie części. Pierwsza dotyczy wykreślenia zapisu, który wyklucza w przyszłości prywatyzację lokali mieszkalnych. Druga poprawka wykreśla słowo w pewien sposób uinformienie. Druga poprawka, jeżeli chodzi o zapisy, również wykreśla część, która obejmuje w pewien sposób, że Rada nie będzie w przyszłości prywatyzować lokali mieszkalnego, co tutaj Pan Radny Jaśkowiec mówił, więc te zapisy są zbędne, dlatego je wykreślam w drugiej poprawce, ponieważ Rada może jeszcze taką decyzję podjąć i nie jesteśmy zobligowani do tego, że dzisiaj w tych projektach takie deklaracje składać w tym dokumencie. Trzecia poprawka zmienia zapis Pana Prezydenta, który proponuje
żeby stawka maksymalna nie była wyższa, nie była niższa niż 3%, poprawka zmieniana nie była wyższa niż 3%, na też się odpowiedzi. Czwarta poprawka zmienia termin, w którym prezydent informuje o zmianach stawek czynszowych. Pan prezydent proponuje, że będzie to termin informacja, informuje Radę Miasta do 14 dni. Ja proponuję, żeby to zmienić, że do 30 dni. Ze względu na to, że informacja między prezydentem a Radą Miasta już długo płynie, a co sobie mówić jeszcze, żeby radni zostali poinformowani i mogli zareagować na proponowane ewentualne zmiany pana prezydenta. Piąta poprawka wykreśla słowo zdanie raportu nie czyni się przedmiotem obrad. Uważam, że Rada w swojej suwerenności powinna decydować, czy zajmuje się raportem, czy się nie zajmuje. A nie czynić to z góry, że nie będzie się zajmować w porządku obrad. I ostatnia poprawka, szósta, dotyczy wszystkich emerytów oraz rencistów po 60 roku życia, którzy zamieszkują dany lokal co najmniej 40 lat w zasobie, aby obciążyć ich kosztami nie większymi niż rzeczywistymi kosztami utrzymania. I dotyczy to tych lokali, które są, gdzie gmina jest w mniejszości we wspólnocie. Wynika to z tego, że inne obciążenia są dla tych, którzy są właścicielami lokali, a inne dla tych, którzy są w zasobie gminy. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Edward Borewski. Szanowny panie przewodniczący, pani prezydent, wysoka rado, jeżeli państwo pozwolicie, to ja się odnoszę do poprawek złożonych przeze mnie. Oczywiście wynikały one z moich przyjęć mieszkańców, między innymi. I odniosę się do poprawki w rozdziale 2, dział 4, rozdział 2. Dysponowanie częścią zasobów wypełnioną ze względu na usytuowanie w centralnej części miasta. Drodzy Państwo, powiem tak, drobiec kryzysu mieszkaniowego, wydaje mi się, że nie można wykluczać danych miejsc zamieszkania kamienic czy bloków budynków, jeżeli sytuacja mieszkaniowa jest w mieście w gminie miejskiej Kraków taka nie inna. Ponieważ nie można odosadniać, że tylko jest nowa huta, a w tej chwili najwięcej się kwateruje ludzie w nowej hucie, albo odrębniamy ulicę, gdzie nie możemy przykładowo dać mieszkań ludziom, którzy są wykwaterowani z mieszkań, że tak powiem, kamienic prywatnych. Dlatego bym bardzo prosił, drodzy Państwo, o poparcie tej poprawki, ponieważ wiemy, że potrzeba mieszkaniowa jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o poprawkę rozdział 2, dział 2, oddział 1, później nie będę, ponieważ tutaj kolega radny będzie ślepy w tym temacie też mówił. Dziękuję bardzo, bardzo bym prosił o poparcie tej poprawki bez względu na potrzeby mieszkaniowe w gminie miejskiej Kraków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę Pani Natalię Kulacką. Obniżenie z 3% do 2% wartości kolejowej 1 m2 do
powierzchni miejscowej lokalu mieszkamy w stanie miesiąca, która miałaby być podstawą do ustalenia proponowanej stawki czynszu, jest zajmie niezgodne z przepisami ustawy, ponieważ ustawa o gminie katowatora wskazuje i posługuje się wielkością 3% wartości tworzeniowej. Możemy przyjąć, że ta wielkość została uznana za pewną cezurę, której osiągnięcie zapewnia niezbędne minimum środków koniecznych do utrzymania substancji budowlanej w stanie technicznym zdatnym do użytku. Również wskazane wymaga, że z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy i 17 niezgodność z konstytucją przepisów, przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów z wyzwaniem z konstytucją. Ten wyrok wskazuje, iż stawka czynszu może być kształtowana na zasadach wolnorynkowych, ale wskazuje na poziomie powyżej 3% wartości tworzeniowej. To zdanie oczywiście przez profesorę Cytrynianą, wolnej ustawy o ochronie praw lokatorów. Dodatkowo warto oznaczyć, że zapisy w wieloletnim programie wskazują, że stawka ma być na poziomie 3% wartości tworzeniowej, a jedynie, że unijna ma dążyć do tego, aby ten poziom osiągnąć. Tak naprawdę jest to jedna umowa, która oczywiście realizacja będzie uzależniona od sytuacji społeczno-gospodarczej, możliwości finansowych gospodarstw domowych najemców. Proszę również wziąć pod uwagę, jeszcze w gminie są stosowane obniżki czynszu. Jeżeli chodzi o dysponowanie częścią zasobów odrębnioną, czyli tak zwaną strefą, to jest likwidowanie, to byłoby to zlikwidowanie tak naprawdę takiego szczególnego typu gospodarowania tymi lokalami. Rozwiązania wprowadzone w tej uchwale były poprzedzone merytorycznymi dyskusjami na posiedzeniach zespołu zadań zarządzających przygotowanego projektu uchwał oraz na debatach merytorycznych o planie ustawy mieszkaniowego. Są też odpowiednie na postulaty zgłaszane przez różne grupy docelowe oczekujące pomocy mieszkaniowej ze strony gminy. Uwzględnienie tej poprawki prowadzi do usunięcia takich elastycznych instrumentów gospodarowania lokalami wyłożonymi w niecentralnej części i to rzeczywiście spowoduje zlikwidowanie formy pomocy w postaci programu zainteresowanym. Powiem Państwu, że w 5 edycjach, które odbyły się do tej pory, wynajęliśmy 66 mieszkań, które podlegały remontowi przez przyszłych najemców. Za dużo wyższe stawki. Średnio w ostatniej edycji średnia o osiągnięciu stawka wynosiła 13 zł. To tyle, jeśli chodzi o poprawkę pana radnego Stawka Gorańskiego. Natomiast jeżeli chodzi o poprawkę pana Włodzimierza Piotrusa, poprawka 1.6 została zaopiniowana przez pana prezydenta negatywnie. Jeżeli chodzi o poprawkę pierwszą, to jej istotą jest te dokonane zmiany w wieloletnim programie, bo w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym w tym gminie. Jest to program, proszę Państwa, sektorowy, narzędzie wdrażania polityki. Ta poprawka wynika również z poprawki, którą Pan Radny przedstawił do polityki mieszkaniowej z rozdruku 877. Natomiast zgodnie z, przedstawię Państwu pewną informację, zgodnie z artykułem 4, programu protokołu, jednym z podstawowych zadań właśnie gminy jest podejmowanie do rozpytania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gmina ma zasadzie podstawowanie socjalne, podniesienia tymczasowe, gmina również zaspokaja potrzeby mieszkaniowe na zasadzie przykładów, które zostały przewidziane w ustawie. Dążenie do jak najpełniejszej realizacji tego zadania powinno być jednym z priorytetowych celów działań podejmowanych przez gminę. Za słusznością i tak naprawdę racjonalnością jest pozostawienie za wprowadzenie do wieloletniego programu działania zaprzestanie zmniejszania zasobów, które jest związane z realizacją priorytetu racjonalnym gospodarowaniem mieszkańców zasobów gminy. Proponowana we wprowadzeniu do zmiana jedynie przeregulowuje treść postanowienia o celu działania w zakresie sposobu przygotowania stawki czynszu, która ma być stosowana w odniesieniu do lokali i przychodzących z podniesienia do zasobów gminy. To jest jedyna prawda,
naprawdę warto, że z tej strony wczuwająca z jedyną treścią merytoryczną. Niemniej jednak zostało zaopiniowane inne zapisy. Chodzi o projekt numer 2 pana radnego Włodzimierza Wójtowska, ale mianowicie dotycząca wykreślenia zdań dotyczących dochodu, osiągnięcia, którą stanu prywatyzacji jest wypuszczone jednomiastowo oraz zdania jego przybrające w pierwszym zdaniu podkreśla się dopuszczanie się, dopuszcza się wznowienie procesu prywatyzacji, tak? Przy czym drugi wykracza się poza przystępem prywatyzacji wysokiej. No ta zmiana dąży do tego, żeby wykreślić zapisy dotyczące zaprzestania zmniejszania zasobu mieszkańców gminy, no uzasadnienie jest również to, że jednak gmina powinna zadać być mieszkanie, jeżeli będzie zmniejszać ten zasób, który zostanie, to gmina nie będzie mogła tych zadań realizować. Natomiast wbrew ustawieniu poprawki spowodują wykreślenie zdań mówiących o zatrzymaniu dalszej prywatyzacji. No, to nie jest w sposób jasny, tak naprawdę, bo zostało jednocześnie zapis zgodnie z inną uchwałą natychmiast zakładowa, w którym składanie miastu o wypływ w lokali upływa w 2021 roku na 2014. Nie jest to data, w którym jest dla przestania tej sprzedaży, to jest nie zadało się miasta składanej pieniądze. Poprawka numer 3. Pana radnego Włodzimierza Wójtowska wskazuje na zmianę tutaj dotyczącą wysokości czynszu. Wykreślenie słów, aby zawarta czynszu nie była niższa niż 3% wartości lepiej wskazanie w to miejsce, aby wskazanie było wyższe niż 3% wartości aukcję na inwestycje do 80 milionów kredytowych, które tylko program, to są teraz stawki znacznie wyższe niż jednokrotnie niż 3% Gracias.
kryterium dyskryminacji innych najemców w zasobie kontrolnym, nie jest tam wchodzącą umowę myślenia. Zgodnie z odmianą na prezydenta, prokuratora wskazał, że nie da się osiągnąć. Dziękuję za wysłuchanie i proszę o Państwa o odrzucenie tej poprawki. Dziękuję bardzo. Panie Dyrektor, proszę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan. Będziemy na święcie, za Pan proszę poczekać, bo będzie Pan decydować. Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze. Chciałem się do poprawki 1 i 2 ustosunkować do komentarza Pani Dyrektor. No, chcę zwrócić uwagę, że wyraźnie te poprawki zmierzają do wykreślenia zapisów łoża przez stanie zmniejszenia zasobu, co jest konsekwencją tego, żeby umożliwić dalej sprzedaż lokali mieszkańcom. Natomiast Pani Dyrektor, proszę zwrócić uwagę, że ja nie wykreślam punktu 1, gdzie wyrazi się mówi o tym powiększaniu zasobu, czyli to nie jest to, że ja jestem przeciwnikiem powiększania zasobu, tylko jestem przeciwnikiem powiększania zasobu poprzez tylko i wyłącznie zaprzestanie zmniejszania zasobu, czyli zakończenie procesu sprzedaży lokalnym mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Pani Dyrektor. Pierwszy będziemy poprawki. Ja to mam pierwsze Bada Borowskiego, potem będziemy Radę Państwa. Zaczynamy od poprawki pana Edwarda Poręckiego. Proszę? To? Bardzo proszę, głosowania. Zapraszam do głosowania. Już, tak? Rozpoczynamy głosowanie. Poprawka pana Edwarda Poręckiego. Bardzo proszę Pani. Numer. Poprawka pana Poręckiego do druku 875. To jest poprawka numer 1, tak? To jest bez numeru, tutaj nie ma numeru. Nie, nie, nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za poprawką pana Edwarda Poręckiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 12 osób za. 29 przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada odrzuciła poprawkę pana Edwarda Poręckiego. Bardzo proszę, poprawka pana Włodzimierza Pietruska od 1 do 6. Poprawka numer 1. Bardzo proszę pana. Poprawka numer 1 pana Włodzimierza Pietruska dotycząca uchwały numer 875. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki numer 1 pana Włodzimierza Pietruska? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 12 osób za, 29 osób przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że poprawka numer 1 została odrzucona. Poprawka numer 2 pana Włodzimierza Pietruska Radnego Miasta Krakowa do projektu uchwały do druku numer 875. Bardzo proszę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za poprawką pana Włodzimierza Pietruska? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 12 osób za, 28 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę numer 2. Bardzo proszę o wynik.
Pani dyrektor, bardzo proszę dalej. Poprawka nr 3 do projektu uchwały w druku nr 875. Poprawka zażądana pana Włodzimierza. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką nr 3? Pana Włodzimierza Pietrusa. Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę wynik. Dwanaście osób za, 28 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę nr 3. Poprawka nr 4 pana Włodzimierza Pietrusa do projektu uchwały w druku nr 875. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką nr 4 pana Włodzimierza Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. 11 osób za, 28 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę nr 4. Bardzo proszę. Poprawka nr 5 do projektu uchwały w druku nr 875. Pana Włodzimierza Pietrusa, Rada Miasta. Bardzo proszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką nr 5 pana Włodzimierza Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 12 osób za, 28 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę pana Włodzimierza Pietrusa. Ostatnia poprawka nr 6 do projektu uchwały w druku 875 pana Włodzimierza Pietrusa. Bardzo proszę. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką nr 6 pana Włodzimierza Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę, wynik. 12 osób za, 28 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę nr 6 pana Włodzimierza Pietrusa. Przystępujemy do głosowania całego projektu według druku nr 875. Kto z pań i panów radnych stwierdza wraz z autopoprawką? Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 875 wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 28 za. Jedna osoba przeciw. 9 osób się wstrzymało. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 875.